serdecznie. Kikowy szlak, Słubickie Łąki, 24 maj 2013. Dzisiaj kilka słów na temat wszędzie tacy sami. Jesteśmy wszędzie tacy sami. Wszędzie, to znaczy w każdej dziedzinie, w każdym naszym zajęciu, w każdym naszym podjętym działaniu jesteśmy tacy sami. Tacy sami w sensie schematów, jakimi się posługujemy. Schematów rozwiązywania problemów, załatwiania sytuacji, prawda, dążenia do celu, fundamentów, na których stoimy. Po prostu niesiemy siebie, zawsze niesiemy siebie i tak po prostu to wygląda. Zawsze jesteśmy tacy sami, że dopiero jakaś praca, mocna praca nad sobą, dopiero tak naprawdę wielka koncentracja na celu, który mamy i mocna praca nad sobą jest w stanie sprawić, że pomalutku się będziemy zmieniać, ale będziemy się zmieniać, znów ten schemat przenosić na różne dziedziny życia. To będzie ten sam schemat działania, ten sam schemat postępowania. Ja w to mocno wierzę i obserwuję to na co dzień, że jeżeli ktoś ma mocną postawę, solidną postawę budowania marketingu sieciowego, to wiem, że ten człowiek może osiągnąć sukcesy w każdej dziedzinie życia. Jeżeli ktoś w MLM-ie nie jest w stanie osiągnąć sukcesów, no przynajmniej takich przeciętnych jakichś sukcesów, to generalnie nie osiągnie sukcesów w żadnej innej dziedzinie życia. Komary go atakują ostro w tej chwili. Ale woda opadła i tak się dzieje. W każdym bądź razie niesiemy siebie wszędzie. To jest bardzo ważne. I tutaj właściwie chciałem jakby też w tym haśle zawsze tacy sami jakby przemycić myśl, że czasami się łudzimy, że jak rzucimy się na coś innego, zaczniemy coś innego robić, zajmiemy się czymś innym, to wtedy osiągniemy zaraz wielki sukces. Jeżeli będziemy pracować nad sobą, jeżeli będziemy rzeczywiście mocno, mocno koncentrować się na rozwoju osobistym, jeżeli oprzemy się na naszych atutach, na tym, co jest w nas mocnego, silnego, wtedy osiągniemy sukcesy, ale wtedy osiągniemy sukcesy w każdej dziedzinie życia tak naprawdę. W każdej dziedzinie życia, którą można do nas przypasować, może w ten sposób. Pamiętajmy, zawsze niesiemy siebie takiego samego. We wszystkie realia. Ja pamiętam moje emigracje. Mieszkałem w Niemczech jakiś czas, mieszkałem parę lat w Kanadzie, w Polsce oczywiście wcześniej, później w Polsce. I wszędzie niosłem siebie takiego, jakim byłem. Dopiero jakiś tam czas, proces, praca, to wszystko gdzieś tam mnie pomalutku zmieniało. Ale wszędzie niosłem siebie takiego, dokładnie takiego samego. Z tymi nawykami, które miałem, z tymi wadami, z tymi zaletami, z tym wszystkim, co we mnie było. Po prostu. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej.